Państwu, dzień dobry jeszcze, bo czas nam się bardzo zmienił. Szanowni Państwo, dziś na przykład raz tak jest małą, ale wiadomo, pogoda piękna wybuchła. Prawdopodobnie prace na działkach opóźnione, rozumiemy to. Książka może poczekać, bo dziś jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Tak nam się zbiegł pięknie wieczór literacki w Arce dzisiejszy. Z tej okazji mieliśmy rano dla najmłodszych spektakl teatralny Śpiąca Królewna. Po południu mamy przyjemność gościć pana Jarosława Jabrzębskiego, poetę Warszawy. Bardzo proszę o zajęcie miejsca. Z panem Jarosławem Jabrzębskim przyjechała również pani Katarzyna Fetlińska, o której będziemy za chwilę też mówić. Dodam, że pan Jarosław przybył z małżonką, panią Grażyną. Witamy serdecznie. I jeszcze z takim małym zwierzątkiem, które spotkanie dzisiejsze poprowadzi, tak jak wiele innych spotkań poetyckich, pan Karol Samsel. Bardzo proszę. O. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Widzimy się po raz kolejny już teraz wiosną, aby pochylić się nad książką Jarosława Jabrzębskiego Exuvia Exequie. Gościmy dzisiaj także znakomitą poetkę Kasię Wiklińską, autorkę tomiku Glosolalia, wydaną nakładem Biura Literackiego we Wrocławiu. Książka jest oczywiście w sprzedaży razem z książką Jarosława Jabrzębskiego. Natomiast dzisiaj Kasia zgodnie... coś ich jeszcze łączy? Tak, bardzo dużo. Także do kropki, więc zgodnie z naszą, zgodnie z Kasi prośbą przede wszystkim. Kasia dzisiaj będzie opowiadała o Jarku, będzie jakby spłacała, o ile dobrze rozumiem sens recenzji, które Kasia zrecenzowała, tomik Exuvia Exequie, będzie spłacała swego rodzaju dług osobisty wobec Jarka. Czy słychać jest może mikrofon jednak? Mikrofon. Tak myślałem. Więc w pewnym momencie nasze spotkanie przekształci się w ten rodzaj tria, czy trójgłosu. A rozpoczniemy jakby takim wstępem do książki, preludium, rozmawiając wspólnie. Nie wiem, czy treścią, czy materią naszego dzisiejszego spotkania ma być sama książka, bo choć Jerzy Beniamin Zimny, pisząc o Exuviach, Exequiach, mówił o tym tomiku w kategoriach późnego debiutu, nie jest to pierwsza książka Jarosława Jabrzębskiego i my się kiedyś spotkaliśmy. Zimny wspomniał recenzję o pierwszej. O książce Dyptych Ciułaczy. Tak. I wspominając Dyptych Ciułaczy, był tak łaskaw ocenić ten debiut wydawniczy jako debiut roku. Po takie słowa sięgnął. Oczywiście w dalszej części recenzji skoncentrował się już na Exuvium. Ale słowa Jerzego... Jerzy wypowiedział te słowa na bardzo dużej emfazie. Można zresztą, proszę Państwa, te recenzje odczytać w sieci. To są bardzo silne słowa, jeśli można mówić o recenzjach neutralnych, transparentnych, względnie obojętnych. To jest silna, mocna recenzja. To jest recenzja taka kolumbowa z perspektywy odkrywcy. Odkryłem Amerykę, odkryłem Jabrzębskiego. Odkryłem poetę, który staje na przekór wszystkim modom czy wszystkim zastanym etykietalnym, literackim językom. W jakiś sposób więc książka Jarosława Jabrzębskiego uderzyła, ja znam bardzo dobrze Jerzego, więc wiem, że uderzyła w czułą nutę recenzenta, w pewien rodzaj chyba też zniesmaczenia czy zmęczenia rutyną dzisiejszego życia literackiego, tą manią oklepania, tą manią nieustannych powtórzeń, wariacji z powtórzeń.
Ta książka rzeczywiście jest oryginalna i Jerzy Zimny w tym swoim tekście się zdarza wyobracać, czyli krótka wizyta w zielniku Iwony podkreślał tę oryginalność, tę niegotowość tej książki. To, że ta książka nie jest produktem, czy mówiąc językiem bardzo nowoczesnym, nie jest remakesem, nie jest niczym gotowym. Ta książka pozostawia ogromny nawias niegotowości i jest to jej atut. Czy godzisz się na takie mówienie o tomiku, Jarku? Czy to jest... Jurek ma prawo do tych słów, ale czy takie słowa chciałbyś usłyszeć? Tych słów wciąż padło niewiele na temat exuvium, exequie. Ja recenzję Jurka Zimnego odbieram jak panegiryk, jak pan pochwalny. Myślę, że w kilku miejscach przesadził z komplementowaniem mojej twórczości. No to trudno się nie cieszyć, tak? Trudno się nie cieszyć z tak pochlebnej recenzji. Jeżeli chodzi o odmienność mojej poetyki, od tego wszystkiego, co obserwujemy w głównym nurcie współcześnie, myślę, że zasadza się to na pewnego rodzaju moim odosobnieniu. Po pierwsze, nie czytałem nigdy wielu książek poetyckich. Owszem, czytałem, ale przed wielu laty, w latach 70. jeszcze i wcześniej, później nie. Po drugie, nie brałem udziału w żadnych warsztatach. Organizowanie warsztatów literackich, warsztatów poetyckich jest zjawiskiem bardzo powszechnym w Polsce. Czym to skutkuje? No, na pewno skutkuje poprawą jakości pisania, ale efektem niechcianym, ubocznym jest pisanie w podobnej poetyce przez różne osoby. I tego udało mi się, mam nadzieję, uniknąć. Ale więcej uczyniłeś jakby ten problem tej współczesnej literackiej nowomody, tego całego literackiego Hogwartu, tego szmeru języków, tej współczesnej wieży Babel, uczyniłeś tematem tej książki. Jakby ta książka jest w pewnym modelu patrzenia na literaturę, na życie, na świat. W każdym razie jest też krytykowaniem czy piętnowaniem pewnego spojrzenia na język, na literaturę, na słowo. Ta książka nie jest defensywna, jest ofensywna. Odrobinę mnie zaskoczyłeś taką tezą. Jeżeli można tak widzieć, tak postrzegać tę książkę. Czyli jesteśmy cały czas w orbicie rozważań Jerzego Zimnego. Ja obcuję ze słowem pisanym, ze słowem poetyckim, korzystając z internetu. I nie będę ukrywał, że w wielu środowiskach jestem postrzegany raczej jako redaktor niż osoba pisząca. Redagowałem wiele tekstów poetyckich, wielu różnych osób, a nawet całe książki. Internet jest przesączony czy wierszami, czy quasi wierszami, jakkolwiek to zwać. 90% tych produkcji są to produkcje mało udane, które czytałem, z którymi się zapoznałem, czy to spontaniczne, czy też na prośbę osób piszących. I być może, ale całkiem podświadomie, bez premedytacji, do tych publikacji pisarskich, publikacji internetowych w jakiejś mierze gdzieś na marginesie odniosłem się w tym temacie.